Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie na Masterclass Leadership with the Pope. Bardzo wielu mądrych ludzi chciałoby doświadczyć kontaktu z najlepszymi ludźmi w tym kraju. Mówię o sferze biznesu, ale w ogóle czy sferze naukowej. I mają barierę, bo trzeba jechać do Stanów, zapłacić za drogie szkolenia, kursy. W forum w Davos nie będziecie uczestniczyli, czy w kursach Maxwella, bo po prostu to są grube pieniądze. I chcemy zbudować platformę, tak jak jest Wikipedia, za darmo. I poprosić tych ludzi, żeby swoim wiedzą i doświadczeniem się podzielili w zakresie oczywiście przywództwa. Młodzi ludzie są dużo bardziej otwarci, pełni nadziei, przekonani, że jesteśmy w stanie wspólnie pracując pokonać te przeciwności. Są bardziej zaangażowani ekologicznie, społecznie, bardziej rozumieją świat globalnie. Więc jest to taka nauka z jednej strony kształtowania, dzielenia się doświadczeniem przez osoby starsze, już doświadczeniem, które te doświadczenia już zdobyły, ale z drugiej strony uczeniem się nawzajem od siebie, poznawaniem się. Po prostu. U nas mimo wszystko, mimo nawet tego, że język angielski jest w tej chwili w powszechnym użyciu, to dobra znajomość polszczyzny pomaga. Możemy wybrać z tego, co nam polszczyzna daje, te słowa, które najbardziej adekwatnie będą odpowiadały temu, co chcemy powiedzieć. I to ważne jest też, żebyśmy nie ufali za bardzo pierwszym reakcjom, że można wziąć słowo trochę z drugiego szeregu czasem. Jest ono może trafniejsze, poszukajmy. Nie musimy śpieszyć się z mówieniem. Ważniejsze jest, żeby było to przemyślane. Brakuje nam odniesień bardzo bezpośrednich. I w świecie biznesu, i show biznesu, i nawet i kultury bardzo mocno zagościło ego. Jest to czasami ego męskie, rzadko ego damskie, ale faktycznie jest z czym walczyć i co obalać. A taka dobroć i pochylenie się nad drugim i brak pychy, myślę, że jest tą drogą. Papież Franciszek oczywiście jest taką osobą, która jest liderem nie tylko i wyłącznie Kościoła katolickiego na całym świecie, ale również przede wszystkim liderem i pewnym przykładem dla młodych ludzi w każdej sferze życia. Ci, którzy chcą być w świecie liderami, mogą się uczyć od papieża Franciszka wiarygodności, spójności. I że jednak zasadniczo jest tak, że przewodzą ci, którzy są kimś, nie tylko ci, którzy mają do tego to, co dzisiaj się nazywa skills i co wiedzą jak know-how, to dzisiaj jest bardzo modne. Franciszek zasadniczo wielu rzeczy nie ma, wieloma rzeczami się też nie posługuje, albo niektórzy wykonują za niego taką pracę. Natomiast jest kimś niesamowicie spójnym. Ja powiedziałbym, że jest w takim biblijnym sensie tego słowa prawdziwym.